zespół WW to są generalnie jazzmeni tak naprawdę, którzy grają rock and rolla. Więc myślę, że wszyscy będziemy mieli frajdę, bo i Mateo przecież to jest świetny saksofonista, improwizator, który jakby z jazzu trochę wyszedł. Wojtek Waglewski przecież to też wybitny improwizator i naprawdę potrafi na tej gitarze wyciąć normalne solo po funtach, wiesz, rasowe. Ale gramy normalny jazz z przekazem, czyli to jest piosenka poetycka. Fortepian dość rzadko się pojawia w zespole. Zmieni zasadniczo w jednym utworze, w którym po raz pierwszy Leszek zaśpiewa i to w dodatku głosem ludzkim, więc to będzie, myślę, cios dla wszystkich i szok. Myślę też, że no pewny jestem, że pojawił się taki rodzaj nowej energii dla nas. We met some of the audience just before and they seemed very eager, very hungry for the music. And I always noticed that in Poland, it's I appreciate some of the audiences, they're kind of ready for riskier things, maybe more open-minded than some other places. So yeah, so I'm excited to feel the energy tonight. Coś wspaniałego. Nagłośnienie najlepsze, jakie na jakim koncercie, na jakim byłem. Kameralnie, a z jednej strony absolutnie topowa muzyka, topowych gwiazd. Nic tylko przychodzić. Niesamowita atmosfera, to jest najlepszy festiwal jazzowy w Polsce. Byłam na wielu, ale tutaj jest no po prostu coś magicznego. Także polecam wszystkim, którzy mają dylemat, gdzie po raz pierwszy pojechać. Jeśli chcą zacząć przygodę z jazzem, to tutaj. The kind of music we're playing is there are compositions, but the goal is to find something unique in the moment. You know, I believe that whether you call it improvisation or spontaneous composition, we're trying to find something ethereal, something that is not material. And we get that through spontaneous creation in the moment. And that's what you will hear when you listen to our music. You'll find us searching for that thing that we all can agree on. No rzeczywiście napisałem piosenkę do słów Waglewskiego i ten tekst był trudny do ogarnięcia, dlatego że on jest dosyć niesymetryczny. Wcisnąłem go w formę takiego zniekształconego bluesa. No i wszyscy mamy frajdę z tego powodu, bo gramy takie fajne, wiesz, gęste akordy. No i może śpiewa do tego, jak śpiewa, tak śpiewa, no ale podobno tak trzeba śpiewać, jakby cię nikt nie słuchał, więc tak zamierzam śpiewać. Lecz jeśli chcesz się grać z tym kolegą, jesteśmy zespołem, który potrafi, nawet Leszka, takiego osadzonego w tych kameralnych formach, podnieść na duchu i uruchomić w nim taką moc i taką siłę, z której Państwo go jeszcze być może nie znaliście. Wyrazem